Witajcie! Jestem właśnie na wyprawie do lasu i właśnie pokażę Wam, co mam ze sobą w plecaku. Karimatę. Lettermana. Taśmy do hamaka. Dodatkową czapkę, ciepłą. Kubek aluminiowy. Kuchenkę. Racje żywnościowe suche. Poncho. Nóż. Dodatkową bluzę. Hamak. Żywność liofilizowaną. Niewielki termos. Grzejki, bo zawsze mogą się przydać. Niezbędnik turystyczny. Paliwo do kuchenki. I to wszystko zmieściło się właśnie w tym plecaku, bo to ten plecak jest bohaterem dzisiejszego filmu. Zanim jednak opowiem Wam o tym plecaku, przypominam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się na naszym kanale YouTube, wystarczy, że go zasubskrybujecie. Zauważyliście na początku, dość sporo rzeczy zmieściłem do tego plecaka. Ma on pojemność, tak jak powiedziałem na początku, 30 litrów. Ale najpierw opowiem Wam, co znajduje się na zewnątrz. Już z zewnątrz widać, że plecak ma kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Pierwszym, które rzuca się w oczy, jest zastosowanie tutaj noszaka do przenoszenia hełmu bądź kasku rowerowego czy kasku do wspinaczki. Wieszak zapinany jest na regulowane paski, natomiast na zewnątrz wieszaka znajdują się taśmy systemu PALS, do których możecie przytroczyć akcesoria wyposażone w system MOLE. Pod wieszakiem znajduje się dość spora kieszeń, która zapinana jest na taśmę Velcro, a ja w niej przenoszę moje dodatkowe rękawiczki. Zostaniemy jeszcze na moment przy taśmach PALS, ponieważ dodatkowe taśmy znajdują się również w górnej części przedniej ściany plecaka, a także po bokach. Z boku plecaka znajdują się również dodatkowe otwarte kieszenie, w których możecie przenosić bidon bądź butelkę z wodą, a także inne akcesoria, chociażby Lettermana. Pod tymi kieszeniami znajdują się również dwie ukryte kieszenie, a na nich naszyte pętle, do których możecie przytroczyć różne Wasze akcesoria wyposażone np. w karabinczyk. Na zewnątrz plecaka znajdziecie również D-ringi, do których możecie przymocować Wasze oposrządzenie taktyczne. Również w górnej części frontowej ściany znajduje się panel Velcro, na którym możecie zawiesić np. moral patche. W przedniej części plecaka znajdziecie również zapinaną na zamek błyskawiczny, dodatkową niewielką kieszeń, ja w niej przynoszę linkę paracordową, a główna komora plecaka, tak jak powiedziałem na wstępie, ma pojemność 30 litrów i zobaczymy, co w niej znajdziecie. Na przedniej ścianie głównej komory znajdziecie sporą kieszeń wykonaną z siatki, która zapinana jest na zamek błyskawiczny, a na tylnej ścianie niewielki organizer, a także jeszcze kieszeń, do której na przykład możecie schować Waszego laptopa bądź tablet albo worek do systemu hydracyjnego. No to teraz kilka słów na temat systemu nośnego plecaka. Na tylnej ścianie naszyto poduszki amortyzujące obszyte siatką oddychającą, która zapobiega poceniu się naszych pleców podczas noszenia tego plecaka, a sam system nośny to wyprofilowane szelki, które wyposażone są w pas piersiowy, a także mamy tutaj pas biodrowy, który stabilizuje plecak podczas jego noszenia. Mamy tutaj również uchwyt do przenoszenia plecaka w ręce. To ja teraz z powrotem spakuję ten plecak, a tak jak powiedziałem na wstępie, ten plecak idealnie sprawdza się jako plecak taktyczny, ale również jako plecak na wyprawy w góry czy do lasu, a także do użytku codziennego. Plecak Badger Outdoor Gunny 30 jest już spakowany. Ja ruszam dalej, a na koniec oczywiście zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.